Witam serdecznie wszystkich czołgistów w kolejnym odcinku z waszymi powtórkami, czyli pokaż co potrafisz. W tym odcinku zobaczycie T-34-85, radziecki czołg średni 6 poziomu. W zasadzie dla tych, którzy nie mogą sobie kupić rudego 102, no to jest czołg najbardziej podobny do tego rudego 102. Bardzo fajny medzik uniwersalny. Na mapie Winterberg, czyli zimowa wersja Ruinbergu, gracz Oniku Babi78 wysłał mi tą powtórkę. No i bardzo skutecznie zagrał. Cześć! Cześć, witam serdecznie. Czyli Babi to nie jest jakiś skrót z Barbie albo coś takiego. Po głosie słychać, że jesteś... 78 to może nawet jest rocznik. Twój rocznik. Tak, tak jest, czyli rocznik. No jesteś młody dla mnie, ale stary dla graczy, nie? Mhm. Znaczy nie, dla mnie też nie jesteś młody. No, mam prawie to samo. Delikatnie młodszy. W szkole podstawowej na przykład, jakbym ja był w klasie 6, ty 5, to wtedy jest czuć tą różnicę. Ale w wieku naszym to już tej różnicy nie czuć. A Babi? Co to jest Babi? No nie czuć. No, Babi to jest od nazwiska, bo taki ksywka. Od Aha. podstawówki tak na mnie wołali, tak wołają do dzisiaj. Tak samo jak ze mną Faja. Też od podstawówki jestem Faja i do dziś jestem Faja. Dobra, no to cóż, Winterberg, czemu nie pojechałeś akurat na akademik, tylko wraz z kolegą w Plutonie do miasta, gdzie w zasadzie wiesz, walczą czołgi ciężkie? Wiesz co, zawsze jeżdżę tym średniakiem, że tak powiem, no tego kapa i staram się tam coś zrobić, także rzadko kiedy jeżdżę tam na tą linię 0, nie? 0,9. Wolę jednak na środek, wolę miasto. Tym bardziej, że masz 3 arty, wolałem się tam trochę schować. Jak widać na dziale, 3 oznaczenia biegłości, czyli ten czołg lubisz. Co takiego właśnie w tym czołgu ci się podoba, że masz na nim te 3 oznaczenia biegłości? Wiesz co, jest bardzo mobilny i ma bardzo dobre działo, jak dla mnie, nie? Bardzo mi odpowiada. Także penetracja też jest ok, jak na ten tier. Bardzo sobie chwalę ten czołg. Tak jest, jeden oczywiście. Jeden z lepszych chyba medów 6 tieru mi się wydaje. Tak, bo prędkość maksymalna 54 na godzinę, 600-konny silnik przy wadze 33 ton, czyli on waży mniej niż na przykład, nie wiem, T-62A, a ma mocniejszy silnik, więc mobilność jest ok, ale są mobilniejsze czołgi średnie, to zapewne wiesz, znasz Cromwella. No i OI Experimental oraz RL-44 wyjeżdżają. Czy tym czołgiem można grać na pancerz, czy raczej nie można liczyć no na ciężko opancerzenie? Trochę, wiesz, czasami coś odbije, ale naprawdę trzeba mieć trochę szczęścia, że tak powiem. Dobrze się skontować, żeby w sumie coś odbił. No ale jak to średniak, no lubi łykać, nie? Lubi łykać. Rzadko kiedy się podpala. Mi się wydaje, że jeden z lepszych medów, nie? Tu już myślałem, że jest po mnie generalnie, bo Experimental, ARL zaraz z boku tam SU-100Y, także myślałem, że już jest po mnie. No, ale widzę, że w miarę dobrze mi idzie, nie? Ten w ogóle wyzywał mnie kolega w tym eksperymentalu. Przełączyłem trochę na Golda, żeby poprzebijać chociażby tego RL-a, bo lubię od niego odbijać. Strasznie lubię odbijać. Tu akurat zapomniałem, że mam Golda. No. Goldowe pociski to są pociski podkalibrowe o penetracji 194. A jeżeli chodzi o zwykłe pociski, mamy tu penetrację 144, czyli no, rzuca go na 8 tiery, no trzeba kilka tych goldowych nosić pocisków, nie? No trochę zawsze noszę, bo jak rzuci na ósemki, no to w tym momencie no nic nie zrobię praktycznie. Ciężko jest coś zrobić. Słuchaj, rozegrałeś 20 już ponad, czy prawie 23 tysiące bitew, a ja tak zerkałem na ciebie, nie grywasz w klanach, cóż tak? Nie. Nie wiem, wiesz co, czekam się, zastanawiam, może się tam do jakiegoś dołączę, ale... No, taki samotnik bardziej za mnie, nie? O, tu znów kolega mnie wyzywa z Experimentala. Ale nie przejmujesz się chyba tym, nie? Nie, ale w ogóle, czym się mam przejmować? Dobrze mi idzie program, nie? To już było tak trochę jest, niebezpiecznie. To było troszeczkę niebezpiecznie, ale tak fajnie zaczęli, zobaczyć, jak na mnie wyjeżdżają. Ten KV-1 trochę popełnił błąd, mi się wydaje, bo zaczął teraz na mnie raszować. Raz. Jedzie chłopak. Mhm.
Zostałeś z Matyldą, która taka niezbyt skuteczna jest, początkujący gracz. No w zasadzie, gdyby tej Matyldy nie było, to może... Bo tak, jeszcze do tej pory nie miałeś pula. Nie, to jest mój pierwszy. Znaczy, no, już pospoilerowaliśmy, czyli to będzie twój pierwszy pól, ale mógłby być też kołobanow, gdyby ta Matylda, można powiedzieć... No, mógłby być, dokładnie. Tutaj jeszcze ta Skoda. No ta Skoda, jak widać, na kapie stoi. Oczywiście to jest bitwa spotkaniowa. Radzę na bitwach spotkaniowych raczej nie kapować, bo to jest za długi kap. No i jest ósmy czołg. I teraz miałem, że tak ci powiem, bo nie wiedziałem, kto mi został. Teraz mi się wyświetlił Heavy. Patrzę, że ma 600, nie? Że jest pełny. Mówię, kurczę, to już jest po mnie, nie? Ale zaraz zobaczycie tą niespodziankę, jaką mi ten Heavy zafundował. Matylda cały czas żyje. Tak, 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 tak. Jak wiadomo, niby jest patch już teraz 9.15.1. To jest bitwa z 9.15, ale gdzie ty teraz? Chyba tu zabłądziłeś się trochę. Pomyliłem, trochę. Nie? Zacząłem się cząść powoli, ręce mi zaczęły drgać. Mówię, gdzie ty jedziesz, człowieku, wracaj, nie? Zacząłem wracać. W patchu 9.14 czołgi się przewracały za byle gówno. Już 9.15 już to jest trochę poprawione. Ale o dziwo widać, że ta Matylda bije tego T1. No więc... właśnie, mówię, że coś jest nie tak, nie? Mówię, co ten Heavy taki kiepski, że nie może tej Matyldy sprzątnąć, no ale zaraz zobaczycie. Stwierdziłem, że pójdę pierw na razie sprzątnąć tą artylerię, nie? Bo ona, że tak powiem, się jej trochę bałem. Gdzieś tam się czai. Mhm. No i cały czas ta Matylda jest, ma ten hapsa tego setkę, ten ma 400 i no stop traci. Mówię, coś jest chyba z nim nie tak, no ale dobra, na razie za artę się wziąłem. Ale ta Matylda chyba z hajaków bije, tak mi się wydaje. A, bardzo możliwe. O. No i artyleria, która tu mierzy na ciebie, ale... Ale niestety tutaj spudłowałem. Teraz będzie panc. No. I jedziemy po Heavika. Czyli można powiedzieć, gdyby nie było tej Matyldy, to i byś miał więcej obrażeń, ale chyba, nie. Chyba, żebym je sprzątnął, nie? Chyba, żebym je sprzątnął Heavik, nie? Bo no, był pełny. No, tak, był pełny, to. Ale... No, ale patrz teraz ten numer. Zerkasz, a tu w takiej dziwnej pozycji. Taki... Poczekałem na 139, pyk, 10. Tak jest, tak jest. No i w zasadzie szybciutka bitewka, pierwszy... medal pula, ale to tak jest, że robi się tego pula pierwszego, a później rozwiązuje się woreczek i już w tej chwili jesteś posiadaczem większej ilości. Tak jest, tak jest. I też na szóstym tierze. Ja na przykład podam przykład u mnie. Kiedyś była misja na szóstych tierach zdobycia jakiegoś tam czołgu, już nie pamiętam dokładnie. W jeden dzień, bitwa po bitwie, zrobiłem dwa pule. Jeden pul zrobiłem na Hellcacie i kolejna bitwa, zrobiłem pól na jakimś medziku radzieckim, już nie pamiętam. Albo nie, to był medzik chiński, szóstego tieru, tak jest. I no tak dwie jest, bitwy, pierwszy, dwa pule. Jak już pierwszy pójdzie, to już potem drugi. No, czyli gdyby Matylda padła szybciej, miałbyś ponad 4000 obrażeń i koło banów, ale tak nie ma tragedii. 1805 bazowego expa, 3689 obrażeń, no i byś zarobił 37 tysięcy, ale nie grasz z premką. No nie, niestety. No cóż, no to w zasadzie tyle. No i kogoś w zasadzie... Pozdrowić. Tak jest, no jakbyś miał taką ochotę, to pozdrawiaj. To jak najbardziej pozdrawiam mojego kolegę, z którym gram, Arasa, oraz mojego drugiego kumpla, z którym pogrywam w Plutonie, Lecha. Dzięki wielkie. Okej, okay. No to w zasadzie tyle. Również dziękuję za uwagę. Oczywiście czołg godny polecenia. Można go sobie trzymać w garażu jako zabawkę i się nim bawić. Dobra, to ja dziękuję. Trzymajcie ja też dziękuję. Się i do zobaczenia. Na razie, cześć.